W czasach, kiedy producenci prześcigają się w minimalizowaniu ramek wokół wyświetlaczy, stosowaniu noczy, dziurek w ekranie czy smukłych konstrukcjach, pancerny czy jak to woli, wzmacniany smartfon to już rzadkość. Czy to już koniec solidnych telefonów? Czy ubranie zwykłego telefonu w etui załatwi sprawę? Pogadajmy dzisiaj o Hammerze Blade 2 Pro. Tego typu smartfon, jak większość urządzeń z tej kategorii, przekłada odporność telefonu nad wydajność, poboczne funkcje, takie jak indukcyjne ładowanie czy wysokiej klasy aparat fotograficzny. Hammer Blade 2 Pro to nie jest telefon dla nastolatka, młodej dziewczyny z dobrego domu czy pana pod krawatem. To pancerniak na budowę, wykończeniówki dla wojskowego i tych, którzy nie oszczędzają swoich telefonów. Pod względem wykonania urządzenie, jak na pancerniaka, mi osobiście się bardzo podoba. Każdy kant urządzenia jest wzmocniony, co na pewno wpłynie pozytywnie na jakiekolwiek upadki urządzenia. Z prawej strony mamy tackę na kartę SIM, na kartę pamięci plus przycisk wybudzania, z lewej strony fizyczne przyciski regulacji głośności oraz fizyczny spust aparatu. Bardzo dobra rzecz, tym bardziej, iż telefon posiada certyfikat wodoszczelności IP68. Front urządzenia stanowi spory, jak na tę kategorię urządzeń, ekran IPS LCD o przekątnej 5,72 cala. Niestety w rozdzielczości tylko HD+, chroniony jest Gorilla Glass 3. Za wydajność urządzenia odpowiada Android 8.1 wersji Oreo, jest to czysty Android i powiem Wam szczerze, że jak na stosunkowo niewielką wydajność tego urządzenia, sam system, no jak czysty Android, działa naprawdę dobrze i za to urządzenie na pewno należy pochwalić. Niestety nie do końca jestem w stanie pochwalić smartfon za wydajność. Procesor MediaTek P23 wspierany 6 GB RAM i faktycznie jeżeli chodzi o RAM, tutaj mu nic nie brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o samo CPU, mam wrażenie, że producent mógłby się pokusić o danie trochę mocniejszej jednostki, aby wpływała jeszcze lepiej na codzienne użytkowanie tego smartfona, tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z czyściutką nakładką, czy jak to woli, z czystym Androidem. Jeżeli chodzi o aparat fotograficzny, główne pojedyncze oczko aparatu 16 megapikseli ze światłem przysłony 2.0, aparat do selfie 8 megapikseli również z f2.2. I nie ukrywajmy, to nie jest telefon fotograficzny. To nie jest telefon, który będzie pstrykać najlepsze fotki na rynku w tej klasie cenowej. Jest to dodatek do pancernego telefonu. Dla osób, które pracują, tak jak już mówiłem, na budowie, wykończeniówkach, którzy potrzebują zrobić na szybko jakieś zdjęcie oraz podesłać klientowi, w zupełności taki telefon powinien wystarczyć. Natomiast jeżeli chodzi o pamięć, no tu jest lepiej niż dobrze. 128 GB pamięci wbudowanej pozwoli Wam na zainstalowanie mnóstwa aplikacji, mnóstwo gier oraz po pstrykaniu tylu zdjęć, ile tylko będziecie chcieli. Jeżeli chodzi o samo nagrywanie filmów, telefon rejestruje pliki wideo w maksymalnej rozdzielczości Full HD, co na wzór aparatu fotograficznego, moim zdaniem, dla takiej osoby pracującej fizycznie powinno w zupełności wystarczyć, bo szczerze wątpię, aby mój teść, który jest typowym facetem, który naprawdę ciężko pracuje fizycznie na swoją rodzinę, chciał się chwalić materiałami rejestrującymi filmy w 4K w 60 klatkach. Pod względem baterii jest to urządzenie naprawdę dobre. 3900 mAh, biorąc pod uwagę nie najwyższą moc obliczeniową procesora oraz stosunkowo niewielką rozdzielczość ekranu, pozwoli Wam spokojnie wytrzymać od 1,5 do nawet 2,5 dnia stałego korzystania bez konieczności ładowania telefonu. A jeżeli chodzi o samo ładowanie, fajnie, bo u dołu mamy złącze USB typu C, co jak na końcówkę roku 2018 uważam, że jest bardzo dobrym posunięciem ze strony producenta. Z tyłu urządzenia, obok aparatu, mamy niefortunnie umiejscowiony czytnik linii papilarnych, który moim zdaniem, mimo iż działa poprawnie, skutecznie, tak jego umiejscowienie jest, tak jak raczej powiedziałem, niefortunną wpadką na wzór tego, co mieliśmy w Samsungu Galaxy Note 8. Ciężko jest w naturalny sposób sięgnąć palcem do czytnika linii papilarnych, dlatego też musiałem posiłkować się przesuwaniem całej ręki wzdłuż tylnej części obudowy, aby móc to urządzenie odblokować. Warto też zaznaczyć, że telefon posiada Bluetooth 4.0 oraz wspiera NFC. No dobrze, moi drodzy, zatem podsumujmy to urządzenie. Na plus, nienaganna konstrukcja, która mi osobiście się bardzo podoba, wzmocniona obudowa dla osób pracujących fizycznie, certyfikat wodoszczelności IP68, dobry czas pracy na jednym cyklu ładowania, złącze USB typu C, przyzwoity, ale co najwyżej przyzwoity ekran IPS LCD, choć ten nie wspiera rozdzielczości Full HD, zatem jeżeli oglądamy filmy na YouTubie, musimy się zadowolić rozdzielczością 720p, sprawnie działający czysty Android, choć aktualnie nadal tylko na wersji 8.1 Oreo.
Na minus, przeciętna wydajność oraz aparat jak na swoją półkę cenową, mimo stosunkowo grubej obudowy, zabrakło mini jacka, fatalne umiejscowienie czytnika linii papilarnych, no i moim zdaniem urządzenie powinno być gdzieś o 300-400 zł tańsze, wówczas wycena byłaby chyba idealna w stosunku do jego możliwości i mógłbym wówczas takie urządzenie polecić każdemu. Zatem krótko, jako urządzenie wzmacniane, przeznaczane dla osób pracujących fizycznie, to wybór godny polecenia. Tym bardziej, że urządzenie tego typu jest jak na lekarstwo. Z drugiej jednak strony, jako smartfon, po prostu smartfon konkurujący z innymi urządzeniami w tej półce cenowej, jest moim zdaniem daleko. W skali pancerniaka wszystko mającego, moim zdaniem solidne 8,5 na 10, jako smartfon w swoim przedziale cenowym max 7 na 10 i czekamy na obniżkę ceny, aby to urządzenie było warte przeznaczonych na niego pieniędzy. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas na obejrzenie tej krótkiej prezentacji o recenzji. Trzymajcie się ciepło. See ya!